Okej, moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie, jak zwykle jestem z mistrzem Jarosławem. Witaj, mistrzu. Witam was. Moi drodzy, często piszecie i pytacie, co zrobić, jestem niski, jestem drobny, jestem słaby, co zrobić, jeżeli atakuje mnie ktoś silniejszy. Moi drodzy, jak mawiają niektórzy, rozmiar nie ma znaczenia. No, liczy się technika. Moi drodzy, chciałem wam dzisiaj pokazać razem z mistrzem Jarosławem dźwignię na małe palce. Moi drodzy, boli niesamowicie. Spróbujcie sami, to zobaczycie, jakie to jest przyjemne. Moi drodzy, sama dźwignia na sucho wygląda w ten oto prosty sposób. Obejmujesz wszystkie paluszki swojego napastnika, zobacz, i ruchem takim, popatrz, nie pchasz tu, tylko do siebie, ciskasz w dół. No ale moi drodzy, jak swojego napastnika poprosić o rękę, nie, bo to nie jest takie proste. Otóż wielu napastników sami ci tą rękę podadzą. Zobacz, na przykład ktoś robi tam takie o, co? Widzieliście, na pewno każdy jeden z was widział. Zobaczcie, wystarczy przekierować rękę i tyle. Jest to bardzo proste, a przy okazji skuteczne. Zobacz, przekierowuję sobie rękę i natychmiast. Spójrz. Zobacz, teraz nie zdążyłem złapać wszystkich palców, ale to jest nieważne. Nie musisz mieć wszystkich. Wystarczy, że masz kilka. Mało tego. Wystarczy, że nawet jeden palec, zobacz, że jeden palec wpadnie ci w rękę. Mistrzu, próbuj stać. Próbuj być twardy. Uwaga, twardość. A ja, popatrzcie, robię to delikatnie. Stój, tylko stój, dokąd będziesz mógł. Moi drodzy, oczywiście nikt nie ustoi. Nikt nie ustoi. Chyba, że z palcem. No, chyba, że da się złamać palec, nie? Ale jak się już da złamać palec, zobacz, nawet jakby ustał złamanie palca, nie? Rozumiecie? Technika prosta, spójrzcie. Raz. Czyli bardzo ważnym elementem w tej technice, moi drodzy, jest to, że jak się wystraszyłeś, ojej, to trzeba się odchylić, a jak się odchylasz, podnieś rękę i teraz zobacz, ta ręka przez chwilę będzie się znajdować, ta ręka będzie się przez chwilę znajdować na wyciągnięciu twojej ręki. Moi drodzy, oczywiście jak przyjechaliśmy nagrywać, nic nie jeździło, nic. No, jeszcze za chwilę padać zacznie, to jest normalne. Zobaczcie, czyli raz, spójrz i szybciutko dwa. Oczywiście tą technikę zastosujemy wtedy, jak napastnik nam tu gdzieś wygraża tymi rękami. O, zobaczcie, taka sytuacja. Gdybyś zaczął na przykład, nie wiem, no, popatrz, wystarczy, że podniesiesz rękę, hop, i po kłopocie. Ale z tej techniki można jeszcze napastnika grzecznie wyprowadzić. Spójrzcie. Raz, raz i teraz popatrz. Przekręć tu i wsadź swój łokieć pod swoją pachę. I teraz naciskając możesz napastnika prowadzić. Oczywiście możesz przejść do następnej dźwigni, ale to za bardzo skomplikowane. Moi drodzy, podejrzewam, że każdy kto z was, kto ogląda, no nie chce się uczyć skomplikowanych technik, ponieważ skomplikowane techniki uczymy się na treningu. Skomplikowanych technik. Deklinują się, podobno. Patrzcie, raz, dwa, trzy, hop, tu zobaczcie, ale tu by mi za bardzo latał, więc łokieć pod pachę, tu sobie go przytrzymuję i mogę wyprowadzić. Moi drodzy, czyli spójrzcie, jest takie, zobaczcie, opa, tyle, spójrzcie, mam dźwignię, mistrzu, co byś teraz robił, tak? Tak jest. Moi drodzy, oczywiście, dlaczego zapytałem, co by mistrz zrobił? No bo każdy na ulicy też będzie chciał wam podejść blisko pod nogi. Naciś jego łokieć, wyprostuj, nie puszczaj. Potem, zobacz, jak już masz tą rękę na łokciu, załóż, podnieś. To miało nie być skomplikowanych technik, no ale, moi drodzy, no co, no już pokażę wam. No może ktoś się nauczy, nie wiem. Spójrzcie, raz, dwa, oj, coś szczeliło. Spójrzcie, raz, oj, dwa, oj, moi drodzy, dobra,
zdradzę Wam pewną tajemnicę systema. Systema nie robimy tego delikatnie. Spójrz, systema robimy to w ten sposób, że przytrzymując łokieć, zobacz. No, ja to taka, wiecie, popatrzcie. Tak samo tu, nie robimy tego w ten sposób, tylko robimy to. Systema, wiecie jaki to jest system. To nie jest system sportowy. Oczywiście, działać na palce można w różnych sytuacjach. Popatrz, tu też mogę działać na palce, zobacz, słab mocno. Popatrz, złapię i wyciągnę. Na palce, mój ulubiony, moi drodzy. To jest mój ulubiony. Oczywiście możesz tu wychodzić, nie? Ale możesz też wyjść tu. Albo możesz wyjść tu. A jeszcze lepiej, jak ktoś zaciska pięść. Patrzcie. No, moi drodzy, techniki na małe palce to bardzo skuteczne techniki do samoobrony. Jest ich bardzo wiele. Jest 10 palców, na każdy palec może być technika. Nie, no oczywiście żartuję. Tych technik jest wiele. Oczywiście, jeżeli będziecie chcieć, jeżeli polajkujecie i napiszecie, to my z mistrzem Jarosławem takie techniki Wam nagramy. Moi drodzy, dajcie lajka mistrzowi Jarosławowi za to, że tutaj, no widzicie, tak, będzie to musiał. Moi drodzy, to naprawdę bardzo boli. Uwierzcie na słowo albo sobie sprawdźcie. No, moi drodzy, dzięki mistrzu. Dzięki. Dzięki, moi drodzy. I do zobaczenia. Aha, jeszcze wpadnijcie tam na sklep. Taki kurs tam nagrałem nowy. O oddychaniu i medytacji. No, fajny. Można się fajnie wyciszyć. Dzięki. Do zobaczenia.